Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie Rozmowy Niezależnej witam Olimpię Jabłońską. Dzień dobry Państwu. Olimpio, zajmujesz się czymś, co w ogóle ma taką bardzo przerażającą nazwę. Co najmniej jakbyś się zajmowała, czy praktykowała jakąś technikę budowy mostu. Naprotechnologia. Co to jest naprotechnologia? Może dobrze to podkreśliłeś, że to znaczy nie zajmuję się, niejako stosuję tą metodę. Naprotechnologia rzeczywiście ma może dość skomplikowanie to brzmi. A w rzeczywistości jest to coś, co bardzo ułatwia życie, szczególnie kobietom. Naprotechnologia, nazwa wywodzi się od takiego pojęcia z języka angielskiego, naturalna metoda prokreacji, technologia prokreacji, i oznacza to pewną metodę medyczną, która bazuje na naturalnym rytmie płodności kobiety. I dzięki tej metodzie kobiety mogą dbać o swoje zdrowie prokreacyjne, mogą monitorować swój stan zdrowia. Jeżeli chcą, mogą zajść w ciążę. Jeżeli są niesprzyjające okoliczności, bądź starają się uniknąć na dany moment poczęcia, mogą też zastosować właśnie naprotechnologię. Naprotechnologia wykorzystuje wszystkie dotychczasowe osiągnięcia medycyny, wybiera te najbardziej skuteczne, a bazuje na tak zwanym modelu Creightona. Model Creightona wiąże się z prowadzeniem tak zwanej karty obserwacji. Wypracował on pewien system wskaźników, tak zwanych biomarkerów, które, jeżeli kobieta obserwuje i zapisuje na tej karcie obserwacji, dają jej pewien pogląd dotyczący właśnie jej sytuacji zdrowotnej, tego, co się z nią dzieje. Jesteśmy w stanie za pomocą tej karty obserwacji określić dni płodne, dni niepłodne, jak przebiega właśnie cykl kobiety, kiedy następuje moment owulacji. To są bardzo ważne mechanizmy, dzięki którym kobieta może stwierdzić, czy właśnie ma tą równowagę hormonalną, czy nie. Jaka jest różnica w naprotechnologii a in vitro? In vitro, że pomimo zastosowania procedury in vitro, para nadal jest niepłodna. To jest paradoksalne, tak? Bo urodziło się dziecko. Tylko problemem jest to, że ogólnie w metodach wspomaganego rozwoju często diagnostyka jest marginalizowana. A dlaczego? Dlatego, że po co nam diagnozować przyczyny niepłodności, kiedy my możemy je pominąć, skrócić ścieżkę diagnostyczną i od razu przejść do in vitro, uzyskać poczęcie. No właśnie, czy to nie jest tak, że tutaj wkracza między tą parę po prostu laboratorium, że to nie jest tak naprawdę dziecko tej pary, prawda? Są różne metody in vitro, różne metody wspomaganego rozwoju, między innymi dzielą się one na metody in vitro i metody in vivo. Metody in vitro są to te metody, które przebiegają poza organizmem kobiety, zapłodnienie poza organizmem kobiety, metody in vivo w organizmie. I teraz z metodami in vitro wiąże się szereg takich etycznych dylematów. A szczególnie ma to właśnie uzasadnienie w przypadkach in vitro, gdzie komórki, gamety męskie bądź żeńskie są pozyskiwane od dawców. W przypadku naprotechnologii bardzo zwraca się na to uwagę, na poszanowanie tej relacji między kobietą a mężczyzną, na godność osoby ludzkiej. I jakby tutaj żadnych dylematów etycznych nie ma, jeżeli chodzi o naprotechnologię. Jest ona bezpieczna, jest etyczna, no jest skuteczna. Czy ta niechęć wobec naprotechnologii nie wynika z tego, że tutaj ani koncerny specjalnie nie mogą zarobić, ani wyspecjalizowane do tego gabinety właśnie in vitro? Koncerny farmaceutyczne mają interes w tym, żeby blokować rozwój naprotechnologii, żeby pozostać przy tym starym paradygmacie, czyli tym spojrzeniu na zdrowie prokreacyjne kobiety bazujące właśnie na z jednej strony stosowaniu środków antykoncepcyjnych, a w przypadku problemów z zajściem w ciąży właśnie na metodach wspomaganego rozwoju. W naprotechnologii jest zupełnie odmienne spojrzenie na kobietę, na macierzyństwo, na związek mężczyzny i kobiety.
na małżeństwo. Po pierwsze też właśnie ta edukacja, edukacja kobiet odgrywa tutaj bardzo istotną rolę. Młode dziewczyny czy starsze nie mają zupełnie świadomości własnego ciała, nie wiedzą, co się z nimi dzieje, jak przebiega właśnie ich płodność i są bezradne, są zakłopotane. Wizyta u ginekologa wiąże się z jakąś taką frustracją. No i są źle kierowane. Dziewczyny, nie stosujcie jak antykoncepcji, mogę to z całą pewnością powiedzieć, bo po prostu niszczycie własne zdrowie. I jeżeli chcecie być zdrowymi kobietami, zdrowymi matkami, mieć zdrowe dzieci, to zainteresujcie się naprotechnologią. Jest to rewelacyjne narzędzie. Uważam, że przynajmniej z własnego doświadczenia do tej pory bardzo pomaga mi, nie tylko mi, ale też moim siostrom, między innymi, które stosują ten model, właśnie w tym, żeby mieć kontrolę nad sytuacją. To twoje zajmowanie się naprotechnologią jest też pewnym świadomym wyborem, prawda? Bo ty w jakimś tam sensie byłaś trochę związana z ruchem pro-life i miałaś taki dosyć specyficzny epizod na przystanku Woodstock parę lat temu. Specyficzny epizod. Tak. To nie jestem w strukturach może pro-life, bo jako takich nie ma struktur pro-life w Polsce. Są pewne środowiska, które w większym bądź mniejszym zakresie starają się wpłynąć na obecną sytuację, jaka jest i jakby bronić życia dzieci nienarodzonych od poczęcia. Są środowiska, które właśnie nie zgadzają się na obecny kompromis aborcyjny. I jakby ja jestem cała, popieram te wszystkie działania. Na Woodstocku rzeczywiście była organizowana wystawa antyaborcyjna i było to dosyć ciekawe wydarzenie z tego względu, że obserwowałam jakby całą tą atmosferę wokół tej wystawy, co tam się działo, jak ludzie reagowali. Bo tam doszło do takiego szczególnego zdarzenia, prawda? Tak. Była dosyć taka luźna atmosfera, jak to na przystanku Woodstock, a więc zabawa, muzyka, alkohol i nagle tak ludzie idą i patrzą. Taki szok, że co to w ogóle jest? Tutaj wystawa i takie zdjęcia? Ludzie nie mogli tego pojąć z jednej strony. Przychodzili do nas, pytali się dlaczego, czy to w ogóle Photoshop, tak? Bo nie chcieli wierzyć, że te zdjęcia tych dzieci zabitych to są rzeczywiste zdjęcia. Niektórzy dyskutowali, tak? Starali się w jakiś sposób argumentować, może jakieś tam potwierdzać swoją jakąś inną opinię na ten temat. Niektórzy z pełną świadomością też powiedzieli, że popierają to, co robimy, pomagali nam, bo zdarzyła się taka sytuacja niestety, że w nocy grupa zamaskowanych mężczyzn nam tą wystawę pocięła. I właśnie na drugi dzień chcieliśmy się zbierać, bo tak już nie było po co tam stać z tymi porwanymi zdjęciami. Ale stwierdziłyśmy, bo jeszcze byłam tam z siostrami, że może jednak warto posklejać, warto jeszcze, może jakiś efekt będzie. No i rzeczywiście ludzie podchodzili i nam pomagali. I to było takie niesamowite, że w jakiś sposób na pewno ta wystawa też poruszyła sumienia niektórych. Tak mi się wydaje. A jak sam organizator imprezy zareagował na tą wystawę? No to była... sprawa miała tą konsekwencję, swój dalszy ciąg w sądzie, ponieważ nam zarekwirowano tą wystawę. Jak to? Tą zniszczoną, porwaną wystawę? Tak, zabrano nam tą wystawę. Także dopiero po jakimś tam czasie odzyskaliśmy tą wystawę. Te zdjęcia... z tego co wiem, to pan Jerzy Owsiak tłumaczył się. I powiedział, że następnym razem, jeżeli będzie organizowany przystanek Woodstock, to zapraszamy organizatorów, żeby ustawili tę wystawę już legalnie na terenie imprezy.
Udało się to ponowić? Chyba z tego co wiem, to nie było takich chęci, takich starań o to, żeby drugi raz. Ale myślę, że ta akcja, jakby takie echo ma swoje. Olimpio, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję.